Mówią, że w Wałbrzychu na wiosnę razem ze śniegiem topnieje asfalt. I dużo w tym prawdy, obserwując dziury pojawiające się wraz z roztopami na nieremontowanych do tej pory drogach. Ulica Strzegomska to przykład prawdziwego Armagedonu. Bardzo super, nie? Szczególnie na niskim zawieszeniu. Ale panowie uważają, że to już za długo trwa tutaj remont? No oczywiście, a tym bardziej, że ta droga coraz gorzej wygląda. Przebudowa ulicy Strzegomskiej miała potrwać do czerwca 2015 roku. Minęło lato, jesień, zima, a końca prac remontowych nie widać. Ja mogę tą drogą przeprosić kierowców. To jest jedyna tak ciągnąca się inwestycja. Rozumiem narzekania, rozumiem frustrację. Jeżdżę tą drogą, biegam tam dość często i mam takie same spostrzeżenia. Prezydent przeprasza, a kierowcy przeklinają. Winę za drogowy zamęt według władz Wałbrzycha ponosi wykonawca. Wykonawca niestety nie sprostał terminowemu wykonaniu, nie sprostał zadaniu. Powodów podawanych przez wykonawców jest wiele. Jednym z nich jest trudne warunki, czy są trudne warunki geologiczne, konieczność drążenia instalacji sanitarnej, deszczowej w skale. To są być może częściowo obiektywne powody, ale niewątpliwie zadanie, mamy wrażenie, przerosło, jeśli chodzi o przygotowanie samego wykonawcę. Trzeba też powiedzieć, że sam projekt zakłada, czy realizowany jest na terenie dwóch gmin, czyli na terenie miasta Wałbrzycha i na terenie gminy Walim. To niestety niesamowicie komplikuje sam przebieg. Nie pomaga nam niestety aura, bo prace, które mogłyby już być przyspieszone od przynajmniej kilku tygodni, wyraźnie spowolniły. Ja mogę powiedzieć, że oczywiście robimy wszystko, aby wykonawca zrealizował swoje zobowiązanie do wykonania do czerwca tego roku. Jeśli w najbliższym czasie nie będzie wyraźnego postępu, ja po prostu zdecydujemy wspólnie z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei, bo trzeba powiedzieć, że to jest inwestycja wykonywana razem z Urzędem Marszałkowskim. Po prostu wybierzemy innego wykonawcę, który da sobie radę. Czerwiec 2016 roku to termin, w którym remont ma się zakończyć. Ale jak to mawiają, pożyjemy, zobaczymy.